Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek grze Farming Simulator 19. Tym razem jestem tutaj na mapie na PW Conti przy owieczkach. Właśnie przed chwileczką skończyłem, tak mi się wydaje, chyba skończyłem rzucać siano do zagrody. Zrobiłem oczywiście wiele rzeczy tutaj poza odcinkiem, nie chciałem Was w żaden sposób fatygować i wydaje mi się, że jeszcze tylko podjadę i sprawdzę na wszelki wypadek, czy wszystkie owce nakarmiłem. Wydaje mi się, że tak, ale chyba jeszcze nie rzuciłem wszystkiego. To żeby za bardzo tutaj nie szaleć, to jedziemy w ten sposób. Na pewno siana nie potrzebują, bo siano sobie teraz przed chwileczką uzupełniłem. Dobra, i wyrzucę teraz trochę tego siana, nie potrzebuję. Cofniemy troszkę. Literka R. Co tam ja jeszcze potrzebuję do tych owieczek? Na pewno soję. Soja jest potrzebna. Za wiele jej nie trzeba, więc ruszam. Nie będę tutaj przez te przeciskał się przez te słupy. Najpierw podjadę sobie tutaj do pierwszej zagrody. Oczywiście ona już jest uzupełniona w maksymalny sposób, a więc tyle, ile potrzebuję, powinno wystarczyć. Soja. Ale zobacz, możemy tak zajrzeć? Oj, nie, chyba nie. Muszę tutaj zamknąć. I jeszcze mam soję. Wydaje mi się, że trzeciej zagrody jeszcze nie rozpocząłem w uzupełnianiu, ale jakby tu powiedzieć, i znowu użyłem tego słowa, nie widzę, żebym tutaj wjeżdżał z ciężarówką. Dobrze. Tutaj również jest soja uzupełniona. Jeszcze na wszelki wypadek przejadę się. Wydaje mi się, że nie. Dobrze, to jeszcze mi tutaj chyba została albo pszenica, albo jęczmień. Oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają Wam się filmy, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko serdecznie Wam dziękuję i proszę Was o jeszcze więcej. Zapraszam na wszystkie serie na Farmingu 19. No, została tylko jedna seria, ale też na wszystkie na Farmingu 22. Tam ich jest dość sporo. I teraz wyrzuciłem. Pamiętajcie, start odcinków, godzina 16. Odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was nie byłoby tego, co obecnie widzicie i jest. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają. I liczę na to, że nie zawiodę Waszych oczekiwań. Dobrze, powolutku małą autoreklamę sobie tutaj zrobiłem. Czyżbym wyjechał już poza obręb? No tak, wyjechałem. Czyżbym, albo nie potrzebuję pszenicy, co raczej wątpię. No jest pszenica. Ok, no jeszcze tutaj jedna zagroda. I co? Nakarmię owieczki. Jest godzina 23:42. Przepraszam Was najmocniej, ale infekcja nadal trwa. Już końcóweczka, liczę na to, że końcóweczka. Dobra. I będę mógł zrestartować dzień. Mamy, co tu mamy? Środek wiosny. Myślę, że rozpocznie się późna wiosna. Będziemy mieli tutaj zaraz późną wiosnę. OK. Zobaczymy, jaką tutaj pogodę nam przyniesie. Uda się? Ach, udało mi się przed tym supem. Pięknie. No, jeszcze tu sprawdzę. Coś tu tak słabo świeci. Troszkę pozmieniałem tutaj ustawienia oświetlenia. Trochę ciemniej zrobiłem. Jak zrestartuję tutaj dzień, to wydaje mi się, że będzie tutaj zbyt jasno. I nie chciałem właśnie takiej sytuacji. Co dzisiaj? Dzisiaj, a właśnie, zanim zrestartuję dzień, będę musiał sprawdzić tutaj kontrakty. Jak my tutaj stoimy z tymi kontraktami, żeby mu żaden kontrakt nie umknął, albo żeby na jakimś tam polu nie urosło co nie trzeba. Ja myślę, że 6 godzin to będzie maksymalnie. Zrestartuję dzień. Sen, 6 godzin snu wystarczy. Myślę, że zacznę tutaj od uzupełnienia kiszonki biogazowni. W obydwu biogazowniach powolutku zacznę uzupełniać tutaj kompost. Myślę, że liczę na to, że w końcu uda mi się wyprodukować 20 000 płyt gipsowych. Potrzebuję tyle do uruchomienia tutaj produkcji budowy tak naprawdę pierwszej swojej cegielni. No dobrze. Dojechałem. Dobrze, sprawdźmy teraz te kontrakty. Czy tu mamy jakiś kontrakt? Mamy na nawożenia. Tutaj mamy siew bawełna. Tu mamy hops, czyli to jest... z czego produkuje się piwo? No właśnie z tego. Hops, milet. No właśnie zastanawiam się nad tym miletem. Tutaj jest bawełna i więcej kontraktów nie ma. No dobrze, jak nie ma, to nie ma. Troszkę zwolnimy, nie musimy tak się spieszyć. I zrestartujemy dzień. Wszystkie zwierzęta są nakarmione. Mam nadzieję, że ten dzień Wam się podobał. Dobra, czyli wybieramy tutaj 6 godzin, tyle mi wystarczy snu. O, deszcz. Deszczyk i już po deszczyku. Dobrze. Po deszczyku. I jak my tutaj finansowo stoimy? Spójrzmy, czy jakieś tutaj pojawiły się. Nie, nie pojawiły się żadne tutaj kontrakty. A jak my tu stoimy finansowo? No, powiem Wam, na plusie 3 900 000. Chyba najwięcej z biogazowni wyciągnęliśmy, bo prawie 3 800 000. Mamy dochód ze stadniny, czyli nowy dochód tak naprawdę. Co tutaj mamy? Dochód gospodarstwa 98 000. Kosz obsługi maszyn 19 000. Kosz utrzymania ziemi bardzo mały, niewielki. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię dzisiejszego dnia, w wczorajszym dniu zarobiłem 44 miliony. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z dzisiejszym dniem. No i coś czuję, że tu będą kolejne problemy. Już właśnie widzę, że są. Nie wiem dlaczego. Przepraszam Was najmocniej. Ale nagle komputer zaczął mi tutaj zwalniać. Nie wiem dlaczego. Co tutaj się stało? Czyżby tutaj za mało spał pracownik? Najpierw podjadę sobie tutaj do kompostowni. Nie wiem, po prostu jak restartuję dzień, to mam tu mały problem. I widzę tutaj, problem jest ze sterowaniem. I widzę, że problem jest z jakością obrazu. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Jeszcze tu nie sięgnęła przyczepa. O, już teraz sięga. Ruszam tutaj do Caterpillara. Jak widzicie, w biogazowni 0, więc muszę tutaj jak najszybciej pouzupełniać. No, mam nadzieję, że te zwolnienie mi tutaj szybko skoryguję. Uruchomiłem. Otworzę klapę. Przy okazji oczywiście uzupełnię tutaj kiszonkę i na pewno uzupełnię silosy i na kiszonkę i na kompot w trawę. No i powiem wam, że dość sporo zarobiłem. Myślę, że był to krótki sen, więc sporo też zarobię i dzisiejszego dnia. Mamy tutaj późną wiosnę, czyli zostały nam tutaj 3 dni wiosny i za chwilkę będziemy mieli tutaj lato, wczesne lato. Kolejny miesiąc, kolejna pora roku. Druga, zobaczycie jak wygląda to na mapie PW Conti. Mam nadzieję, że wam się to oczywiście spodoba. Dobrze, ruszam. Oj, tutaj to wygląda, powiem wam, troszkę tak słabo. Albo to jest kwestia tutaj świateł, no ale nie mogę innych tutaj wam... No nie mogę innych świateł tutaj umiejscowić z bardzo prostego powodu. O, jeszcze mi tutaj obraz pikseluje, więc jakoś będzie naprawdę kiepska. Kiepska. Dobrze. Zostawiam i ruszam tutaj uzupełnić trawę. Literka otwieram. O! Do podniesienia rury i powinienem teraz uzupełnić trawę. I jak my tutaj wyglądamy z tym? No niestety nie mam tutaj tak dobrej, aż po prostu jestem zszokowany, że tak blisko muszę tutaj przybliżać się do licznika. Przedtem był on bardzo wyraziście, naprawdę bardzo wyrazisty. Coś tutaj musiałem niestety skopać i będę musiał niestety troszeczkę posiedzieć przy farmingu 19 i tutaj pouzupełniać to wszystko. Wydaje mi się, że tutaj 1,5 miliona jest do uzupełnienia. Nie będę tutaj oczywiście zbyt długo siedział, bo to nie ma sensu. Skoczę sobie tutaj do kolejnej biogazowni. I zacznę również i tutaj uzupełniać ją. Szkoda też oczywiście czasu. Tu również mamy 0. Pamiętajcie, 200 000 mieści biogazownia. Mniej więcej 3 godziny na to, żeby ona całkowicie zmieliła kiszonkę, którą teraz wrzucam. Taki jest tu mniej więcej czas, czyli mniej więcej za 2 odcinki powinienem uzupełnić kiszonkę No myślę, że pod koniec trzeciego odcinka, no już chyba tej kiszonki raczej nie powinno być, ale trzeci odcinek, początek, no myślę, że będę musiał tutaj tą kiszonkę uzupełnić. Mam taką nadzieję, że udało mi się wyprodukować 20 tysięcy płyt gipsowych. Dzisiaj bym wtedy, znaczy myślę, że uda mi się dzisiaj wyprodukować, ale pytanie, kiedy uruchomię budowę? Chciałbym jak najszybciej, no ale wiecie, jedno jest chcieć, a drugie móc. No tak to niestety wygląda. Jeszcze będę musiał zajrzeć tutaj do zachodniej części mapy. Tam również jest Caterpillar i tu już będę musiał też pouruchamiać pewne rzeczy. Myślę, że w tym odcinku nie rozpocznę raczej zbierania trawy. Mam tutaj parę kontraktów, więc będę musiał je uruchomić. Ależ to wszystko tu zwolniło niemiłosiernie. Przepraszam Was najmocniej, taka sytuacja. Ale nic na to nie poradzę. Tu też około pół miliona jest do... No niemiłosiernie mi tutaj to zwolniło, no ale nic nie poradzę. Nic nie poradzę. Dobrze, jeszcze tutaj uzupełnia. O, już chyba końcóweczka, jak dobrze widzę, 1 900 000. Za chwilkę będzie tutaj koniec, więc jeszcze tutaj śmignę sobie do kompostownika. Doskonale. Szkoda. Chociaż wszystko to fajnie działało do właśnie tego momentu, kiedy zrestartowałem dzień. Nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, co jest powodem, ale działało to dużo lepiej. Dobrze, uzupełnię teraz kompostownik. I ja myślę, że tu nie będę potrzebny. Ach, tu jest limit AL, resetuj i powinienem, no jeszcze jest ostatni limit AL, resetuj, no i powinno resztę tego tu zostać sypane. No już niewiele zostało, więc będę mógł sobie spokojnie tutaj ruszyć. I jak widzicie, wyprodukowałem ile? 150 tysięcy kompostu. Może z czasem zacznę go sprzedawać, bo tak dużo tego kompostu tutaj nie potrzeba. Nie mam tutaj takiej produkcji. Oczywiście na to przyjdzie czas. Tak mi się wydaje. A jednak mam tutaj przyczepkę, która ma dość dużą pojemność. Dobrze, kompost zrzucam i co? Ja myślę, że ruszę tutaj, najpierw tutaj pojadę sobie do suszarni. I zabiorę stamtąd siano. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Później wrócę tutaj, uzupełnię to wszystko. Czy uzupełnię konie i Enter. V. I pewnie tutaj wpadnę sobie do owczarni. Ale najpierw trawa, więc troszkę przyspieszymy. Tu widzę, że szuba, wszystko jest uzupełnione ładnie. Zgadza się? Zgadza się. Dobra, literka O. O, już prawie pełna przyczepa. Bardzo dobrze. Potrzebuję dużo kiszonki. Tu mam po tej stronie elektrownię. O, jest pełna. Sprawdźmy, ile jeszcze tutaj zostało. 68 000. No dobrze, to bardzo dobrze. Literka N, zamykam pokrywę. Bardzo mnie to cieszy. OK. To przechodzimy sobie teraz na tą stronę. O, tu właśnie, gdzie jest biogazownia. To znaczy bardziej chyba tutaj. Trawa jest uzupełniona. Jest uzupełniona. Literka O. Jednak powiem wam, ten silos ma bardzo dużą wydajność. End's Modding gratuluję fajnego modu. Uważam, że naprawdę fajny silos. Podoba mi się. Literka N, zamykam pokrywę. No myślę, że dzisiaj jest 10 stopni, padał deszcz, może warto też zajrzeć tutaj do zbiorników na wodę, na pewno tam jest troszkę mułu do zebrania, więc może też to dzisiaj wam pokażę. I jak to tutaj działa. 10 stopni. I co teraz? Sprawdźmy może tutaj nawożenie. Nawożenie mamy na polu numer 29, 52 i 57. Wszystko pewnie tutaj mieści się na środku. 29, 57 i 52. Tutaj mamy wszystko uzupełnione. I tu musimy gdzieś znaleźć, wsiąść. Czy gdzieś tutaj mamy terragatora, bo powiem szczerze, go nie widzę. Gdzie on mi tutaj znikł, ten terragator? Nie wiem, czemu tu jest przyczepka. Coś tutaj musiało dziwnego się wydarzyć. Wiecie? A, terragator jest tutaj. Bo nie wiem, czemu tu jest przyczepka. Może rzeczywiście tutaj problem był z tą przyczepką. Bo powinna ona być tutaj przy jeepie. Jak dobrze pamiętam, zbierałem tutaj oczywiście dynamit, bo tu się dość sporo udało mi wyprodukować. Sprawdźmy, jak my tutaj stoimy z tym dynamitem. O, jak widzicie, 6 wyprodukowane. Mogę zamknąć. Całą tutaj oczywiście produkcję wyczyściłem. No i biegnę sobie sprawdzić tutaj sytuację z płytami. Otwieramy, ponieważ płyty wydaje się tutaj. I jak my wyglądamy? No powiem wam, mam 17 000. 17 000. Już wam mówię, ile ja potrzebuję tutaj do tej fabryki. Odwiedź. Tu jest ten właśnie miejsce dostarczenia produktów R i my potrzebujemy 25 000. 25 000, więc 17 000. Myślę, że nie najgorzej. Jakoś mi się wydaje. Dobrze, wsiadam do terragatora. Może rzeczywiście błąd tutaj polegał na tej właśnie na tej no i ja cię kręcę, przepraszam was najmocniej, ale znowu mi brakuje słowa, nie mogę go wypowiedzieć, sorki, przepraszam najmocniej, naprawdę, ale budzi się dzień, przyczepką, już mam to, no to chyba problem był z przyczepką i niestety pewnie z tego wynikał ten moje całe problemy ze zwolnieniem gry. Mam taką nadzieję, że tu tkwi problem, a nie gdzie indziej. Ale wiecie, bywa różnie. Powolutku tutaj ruszam. Oczywiście kupiłem tutaj silos. Jeszcze tylko sprawdzę, gdzie ja mam te nawożenia. Więc najpierw ruszymy na pole numer 52. Zbliżam się mniej więcej do środka odcinka. Oczywiście jeszcze raz zapraszam was do subskrybowania kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Serdecznie wam dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiliście i proszę was o jeszcze większą aktywność. Zapraszam na wszystkie serie na Farmingu 22, również i na 19, na mapę PW Conti. I pamiętajcie, start odcinków godzina 16, odcinki puszczane są naprzemiennie i nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które serdecznie wam dziękuję i proszę was oczywiście o to, abyście śmiało pisali, dzielili się swoimi uwagami. Bez tego kanał będzie taki, jaki będzie, a tak to przynajmniej jestem w stanie cokolwiek zmienić. Jak widzicie, woda jest i będę musiał chyba tą wodę tutaj zgarnąć. Mam taką nadzieję, że woda jest, chociaż chyba nie. Chyba tutaj nie ma tej wody. Chyba musiał być za mały deszcz. Albo na pewno ten deszcz jest w zupełnie innym zbiorniku. Na pewno jest w innym zbiorniku. To macie na bank. Dobrze, dojeżdżam tutaj do pola 52 i 29. To będą krótkie kontrakty, bo są to malutkie pola. I mamy tutaj pole numer 52. Od tego zacznę. I jedziemy. Dobrze. Ruszyliśmy. Dobrze. Mamy tutaj, tu będą kontrakty na tej stronie, więc wydaje mi się, że tu wszystko już uporządkowałem. To co? Zaglądam sobie teraz tutaj, nie? Bo tutaj chyba muszę zajrzeć. Może najpierw tutaj wsiądę. Gdzie ja jestem? Dobra. Wydaje mi się, że muszę, że tutaj zostawiłem Waltrę. I tak wydaje mi się, że już chyba gra wróciła do swojej świeżości. Bo widzicie, nie ma tutaj problemów z zacinaniem się. Śmiga równo, tak jak powinna. Dobrze, to najpierw zabieram tutaj. Paliwko jest. Zabieram kompost z tej części. I bardzo mnie to cieszy, bo no 17 000, no fajnie, fajnie, powiem szczerze, jestem naprawdę z tego powodu bardzo zadowolony. Tu mamy 34, to jeszcze 16 000. Dobrze, tutaj mamy, zbieramy. Nie chcę tak jakoś tego wszystkiego przeciągać. Odwiedzamy, jak my tutaj stoimy. Zaraz sprawdzę. Palety są ważne. O, mogę spokojnie sobie tutaj jeszcze poczekać ze zbieraniem tych palet. Więc muszę tu odnaleźć Kenwortha. Gdzie ten Kenworth się tutaj mi podział? I chyba muszę zabrać stąd paliwko. Dokładnie tak. Zabieram paliwo, pouzupełniam. W sumie powiem wam, chyba jeszcze nie załadowałem tego samochodu. Znowu zapomniałem. Nie chcę tutaj kupować jeszcze jednego Kenwortha. W sumie może warto byłoby kupić, żeby sobie tutaj kursować dwoma sztukami. A mam wystarczająco dużo pieniędzy. Choć powiem wam, że okej. Dobrze. Myślę, że tu przeskoczymy znowu. Przepraszam, że tak latam. Ale rano zawsze jest dużo obowiązków, niestety, tak to wygląda. Na tej mapie jest sporo rzeczy do zrobienia. Już nawet nie chodzi o to, że jak widzicie trzeba tutaj dużo zbierać, czy tam dużo siać, czy masz mnóstwo prac polowych, ale to jest mapa, na której jest sporo przemysłu. I tak trzeba tu mam 0. Ile udało mi się? O, pięknie. To ruszamy. I zabierzemy teraz tego kompostera. Oj, kurka. Strasznie mnie to męczy. Dobra. Tu gdzieś chyba mam. Dokładnie tak. Dobrze. Co najpierw? Myślę, że najpierw tutaj uzupełnię materiały wybuchowe. Dobrze. Tutaj uzupełniłem. I zostało mi tak naprawdę jeszcze uzupełnienie tutaj przy produkcji kamieni. Przy obróbce kamieni, bo tak powinienem to powiedzieć. No i ruszamy sobie tutaj do na zachodnią część mapy. Dostarczę oczywiście tam paliwo. Mam taką nadzieję, że przy okazji opróżnię produkcję nawozu oraz płynu chwastobójczego. Mam tutaj sporo jakby tu rzec szklarni, sadów. One potrzebują właśnie nawozu i środka chwastobójczego. Przy okazji dostarczę paliwo. Tak, oczywiście jeszcze wrócę na zachodnią część. Wrócę na zachodnią część. Będę musiał odwiedzić jeszcze wschodnią część, ponieważ będę musiał tutaj pozabierać z biogazowni jeszcze parę rzeczy. Mam nadzieję, że po właściwej stronie jest barka, nie? Bo też o to tutaj chodzi. Wydaje mi się, że powinna być i jest po właściwej stronie. Okej, to śmigamy sobie tutaj. Ach, muszę włączyć. Śmigamy na drugą stronę. Wyłączamy i dalej wchodzimy do Kenwortha. Ok, i ruszam na drugą stronę. Znaczy, ruszam do budynku. Nie mogę jeszcze ruszyć do budynku. Ruszam do kompostera. No, tam będę musiał zrzucić te paliwko. I przy okazji z pewnością zabiorę tutaj ten płynny nawóz. Rozpocznę tutaj uzupełnianie. Nie wiem, czy tutaj mam już wszystkie sady pouzupełniane. Wydaje mi się, że nie. I jak widzicie, cała masa, całe rzędy szklarni różnego rodzaju. Autor mapy tutaj dość sporo różnych kombinacji szklarni nam zafundował. O, co tu się dzieje? Doskonale. Ruszam teraz tutaj do Waltry. Zanim zacznę uzupełniać paliwo, żeby mi ta Waltra nie przeszkadzała, to odwiozę to wszystko do silosu. No i teraz już wiecie, dlaczego tak wcześnie wstaję, to wszystko rano robię i tak poza odcinkiem spędziłem tutaj z dobre 2 godziny, bo musiałem tutaj popróżniać produkcję. Głównie tutaj mam produkcję stolarnie, głównie tutaj i beczki musiałem wywieźć i musiałem również belki podostarczać. Czemu ja jestem po tej stronie, a nie po tej? Dobra. To szukamy tego mojego, nie wiem gdzie jestem, odwiedź. Czy ja wyjdę? Wyjdę, dobrze. Gdzie ja jestem? Ach, tu muszę lecieć. I tutaj jest gdzieś ten Kenworth. No i zobaczymy, ile tutaj paliwka zeszło. A, już myślałem, że Kiepsko zjechało. Nic. Podjeżdżamy jeszcze raz. I mam taką nadzieję, że już teraz będzie dobrze. Jest dobrze. O, maksymalnie na zielono. I jeszcze tutaj. Jeszcze jeden. Za dużo tutaj nie potrzeba, widzę, paliwa. Cały czas dostarczam trawę, więc tak widzę, że i tutaj również, ale to nie problem, dostarczę to jeszcze na wschodnią część, tam również jest potrzebne paliwo. Tu mam jakąś małą stacyjkę. Prawda, jak tutaj stoję. 21 tysięcy paliwa. Ok. Pozostałą część paliwa zrzuciłem tutaj. I ruszam do właśnie budynku, w którym produkuje nawóz oraz środki chwastobójcze. Mam nadzieję, że udało mi się tam sporo wyprodukować. Środek zabiorę, tak zastanawiam się, co z paliwem. Czy je tutaj zostawić? W sumie dość sporo tutaj minie czasu, zanim ja to paliwo tutaj przerobię, więc te 21 tysięcy zabiorę. Dobrze, to jeżdżamy. I tutaj muszę znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie ten... mogę zabrać ten płyn. I zaraz się przekonam. Wydaje mi się, że to jest tutaj. Dokładnie tak. No i powiem wam, że dość sporo udało mi się przez praktycznie cały dzień prawie 100 tysięcy zebrać nawozu. Środka chwastobójczego. Sporo. No, to też piękna, ładna wydajność. No myślę, że teraz pouzupełniam tutaj sady i szklarnie i na pewno już będę miał tutaj komplet. Jeszcze mi tutaj został nawóz do odebrania, a to najpierw ruszymy tutaj w stronę sadów. Nie wiem, jak my tutaj stoimy z kontraktem. No, wydaje mi się, że już powinien być zrealizowany, a tutaj nie ma żadnej informacji. Muszę sprawdzić, jak my tutaj stoimy. Dobrze. Tu mamy komplet. Tu mamy komplet. Tu również komplet. Tutaj też. Tu również 4. No, wydaje mi się, że tu są komplety, bo stoją mauzery. I tutaj mamy 3, czyli muszę tu dostarczyć. No dobrze, spójrzmy na ten kontrakt. O, jest ukończony. Odbieramy, przechodzimy na pole numer 29, czyli tu będzie bardzo blisko. Wsiadam do terragatora i ruszam tutaj na pole numer 29. To będzie też bardzo tutaj szybki kontrakt. Dobrze, to niech sobie tutaj wracamy tutaj w stronę sadów, wsiadamy tutaj. Mamy 4 mausery. Możemy jechać tutaj do następnego sadu. Bardzo proszę, następne. $84 000, to myślę, że tutaj dość sporo się mieści tych środków, czyli chyba nie skończę całości. No, liczyłem na to, a jak widzicie, okazuje się, że no trochę mi tutaj zajmie czasu, zanim ja uzupełnię wszystko. Dopiero udało mi się tutaj skończyć sady, a jeszcze będę musiał tutaj szklarnię pouzupełniać. Oj, oj, to będzie dość długa zabawa. Dobra, wjeżdżamy od tej strony. I rozpoczynamy uzupełnianie tutaj. Jak widzicie, sporo jest tego. Mam nadzieję, że raczej chyba tutaj projekt z PW Conti na farmingu 19 dobiegł chyba końca, więc raczej autor nie będzie tutaj już niczego zmieniał lub czegoś tam dodawał. Jest podobna mapa już wpuszczona na farmingu 22. Na razie próbuję ją ściągnąć i zobaczyć, jak to wygląda. Praktycznie, jeżeli chodzi o kwestię budynków, jest podobnie, tak samo. Te same tutaj systemy. Troszkę szkoda, ale uważam, że oczywiście jest fajną, to ta mapa jest naprawdę fajna. Ona mi się podoba od samego początku. Uważam, że wszyscy powinni, że farming powinien 19 od tej mapy się zacząć, a nie od Felsbrumu. No ale każdy ma swoje zdanie, takie jest oczywiście moje, możecie oczywiście się z tym nie zgadzać, ale jest to, uważam, jedna z najlepszych map. Dlatego jeszcze gram Farminga 19 ze względu właśnie na tą mapę. Jak widzicie, powolutku tutaj uzupełniam. No, praktycznie zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, 5 szklarni. To nie jest tak źle. Wydaje mi się, że dzisiaj, na pewno wieczorem, pod koniec dnia tak naprawdę śmignę tutaj i patrzę, czy tu potrzeba szkła. Nie, nie ma potrzeby szkła. I zabiorę to szkło. Boże, przepraszam, ten środek chwastobójczy uzupełnię tutaj pozostałe szklarnie i myślę, wydaje, że będę miał środek chwastobójczy, szklarnie uzupełnione maksymalnie. Zostanie mi jeszcze tutaj nawóz. do zebrania tutaj z produkcji, ale myślę, że też sporo będzie tego nawozu. Mamy kontrakt kolejny ukończony i zaraz podjeżdżam pod stację i zaraz zobaczymy, czy będę miał problem, czy nie będę miał problemu. Nie, nie będę miał problemu. Powinniśmy mieć kontrakt już ukończony. Oczywiście go mamy ukończony. Zostaje nam pole numer 57. 57. Wsiadam. C. I ruszam na pole 57. Dobrze. Śmigniemy mniej więcej tutaj, raczej tutaj nikt nie jeździ, jeżeli jeździ to raczej na następnej, nie tej co teraz będziemy mijać drodze asfaltowej, ale następnej, czyli tej między polem 57 a 56, no nie, 60 i 58, tu również jeżdżą samochody i tu trzeba, nie, tu nie jeżdżą, jeżdżą? Nie, nie jeżdżą. To jest zwykła droga między polami. Tu już jeżdżą samochody. To na pewno jeżdżą. Więc tu trzeba uważać, czy czasem coś nie jedzie. No już powolutku dojeżdżamy do pola 57. I 3 kontrakty na dzisiejszy dzień. Pierwsze kontrakty zostaną zrobione. Dobra, to ruszamy z kontraktami. Myślę, że tutaj paliwko zostało już zebrane. Dokładnie. I wracam z powrotem na bazę. Myślę, że na razie nie będę odpinał beczki, bo beczka oczywiście mi się przyda. Ruszę tutaj, myślę, że do biogazowni z paliwem ruszę. No, myślę, że ruszę tutaj na wschodnią część mapy i do tego czasu powinien Kenworth dojechać. I myślę, że to będzie koniec odcinka. W następnym odcinku myślę, że zajmę się tutaj opróżnianiem biogazowni. Myślę, że może jakiś kontrakt się pojawi. Może do tego czasu będę już miał 25 000 płyty gipsowej, co raczej chyba nie, tak szybko by to nie produkowało. Może ile tam produkuje? 2000 na godzinę? Wydaje mi się, że więcej nie produkuje. Jak już tak, to przepraszam was najmocniej, gdzieś tak w okolicach godziny 10, może 12 pojawią się tutaj komplet 25 000 płyt gipsowych i będę mógł sobie śmiało już uruchomić tutaj budowę. Ja myślę, że do tego czasu jeszcze ruszę tutaj, z pewnością ruszę tutaj jeepem, bo muszę uzupełnić przynajmniej raz, tak jak sobie kiedyś, nawet nie kiedyś, ani niedawno tak zadeklarowałem, że o, jak pięknie budzi się poranek na mapie PW Conti. Bardzo ładnie to oczywiście wygląda, naprawdę super. Jeszcze się tutaj przeprawiam bareczką. I stoi oczywiście też statek towarowy. A i ruszamy tutaj Myślę, że ruszam tutaj na pewno do głównej farmy. Tam uruchomię trasę i śmignę na wschodnią część i przesiądę się oczywiście do jeepa, żeby tutaj ruszyć w stronę sklepu, zabrać szkło i uzupełnić budynek produkcyjny, bo gdzieś tam mi się na mapie udało znaleźć go. Oczywiście sporo tych budynków jest na północnej części, ale na obecną chwilkę nie mam tam dostępu. Nie mam, dlatego że ani nie mam wybudowanej drogi, żaden wiadukt w tamtą stronę jeszcze nie jest gotowy, ani też nie mam wydrążonego tunelu. Na razie kamieni nie potrzebuję i mam ich dość dużo, więc nie chcę tutaj tworzyć dodatkowych gdzieś jakichś miejsc na mapie, które będą mi powodowały, tak jak właśnie widzieliście z tą przyczepką, niemiłosierne zwolnienie. No ale tak to wygląda, trzeba się z tym liczyć, więc wybaczcie, że nie mam jak specjalnie dużo drzew, ale nie mam ich, dlatego że no, tak jak widzicie, no to powoduje problemy na mapie. Dobra, uruchamiam kurs playa, załadowałem kurs i rozpoczynam kurs na właśnie tą część mapy. I ja już tutaj nie jestem potrzebny, wsiadam do jeepa. Muszę tu uważać na zebrane materiały wybuchowe. Nie to, żeby miały one wybuchnąć, ale ładnie są ułożone. I ruszam teraz do sklepu. Zabieram przyczepkę. Przy okazji zabiorę również szkło. Wsiądę sobie na bareczkę i ruszę uzupełnić tutaj budynek produkcyjny. Czy budynek produkcyjny? Budowę. O, tak to powinienem się wyrazić. Nie wiem, dlaczego tutaj zrestartowało. Może przyczyną był ten dynamit, może tu jest jakiś błąd, nie umiem wam powiedzieć. O, też dość sporo tutaj widzę szkła jest. Dobrze. Literka Z. Szukamy tutaj szkło. Glas jest. I przyczepka rozpoczyna samo załadowanie, czyli muszę w pobliżu śmignąć tutaj szkła. Cyk. I tutaj też gdzieś widziałem szkło. Oczywiście sporo tego szkła będę musiał dostarczyć, ale myślę, że taki jeden ładuneczek dziennie rozwiąże tutaj wszelkie problemy. Mam tutaj oczywiście szkło na tej stronie zmagazynowane, żeby mi tu nie przeszkadzało. Parę dostaw. Dobrze. Mamy tu wszystko i ruszam na bareczkę. Ruszymy, czy nie ruszymy? Gdzie my teraz stoimy? A, no tak. Stoimy tak. Tak dziwnie stoimy. Zobaczymy, czy uda mi się w miarę tu obrócić. Ajajajajaj. No i tak widzicie, tak to jest. Nie w tą stronę, panie Janie, tylko w drugą stronę. trochę gorzej steruje się na... I płyniemy. Teraz już powinno być wszystko w porządku. Mam taką nadzieję, że powinno. No chyba, o, już widzę tutaj przystań po drugiej stronie. Mamy już za sobą godzinę odcineczka. Powolutku zbliżamy się ku końcowi. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście na kolejne. Ustawię się tutaj tyłem, żebym miał łatwiej wjechać i wyjechać. Siup, 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 siup. I do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ajajajajaj. Troszkę będzie tutaj lawirowania. I ja myślę, że już teraz powinno być wszystko w porządku. Tak. I tak. Oj, 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 oj. Dobrze. No, będę miał tutaj później problem z wjechaniem. No, ale poradzę sobie. I jedziemy na plac budowy. Na szczęście on jest po tej stronie, nie powinno być problemu. W sumie mogłem jechać... Ach, tędy. Przepraszam, że tak ostro. Nie wiem, czy to jest gdzieś tu na końcu. Ale wydaje mi się, że to jest chyba tutaj. No właśnie, to chyba nie ten budynek. Ojej. Czyli nie ten budyneczek. Szukamy następnego. No pewnie, że to nie ten budyneczek, bo ja powinienem jechać do fabryki. O, przepraszam Was najmocniej, ale muszę jechać do fabryki urządzeń elektronicznych, chyba tak powinienem to nazywać. To właśnie jest tutaj. I tu jest potrzebne szkło. No dobra. U Y szkła nie ma. I ruszamy z powrotem. Myślę, że jeszcze Kenworth nie dojechał. A ja sobie spokojnie śmignę na drugą stronę. Odcineczek oczywiście we wtorek, zbliża się powolutku długi weekend majowy. Mam nadzieję, że fajnie go spędzicie, że pogoda będzie naprawdę rewelacyjna. Że będzie ciepło, nie będzie padać i wszyscy Naprawdę fajnie spędzimy ten majowy weekend. No dobra, zatrzymuję się tutaj. Sprawdzę, jak wygląda sytuacja z Kenworthem. Gdzie jesteś, kolego? O, jak widzicie, ładnie sobie tutaj dojeżdża. Powolutku do wschodniej części mapy, do farmy. Myślę, że tutaj pouzupełniam również kompostery i na pewno będę musiał tutaj zrzucić paliwo. Nie będę go potrzebował na tej części. Na zachodniej mam 20 000, tu również wystarczy około 20 000 i w sumie mógłbym też postawić taką też fajną tutaj stację benzynową, bo ona jest bardzo fajna. Jeszcze tego nie robię, ale myślę, że za chwilkę będę musiał. Zatrzymuję kierowcę, dostarczę tylko tu jeszcze paliwo. I myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko. Tu jest tylko jedno miejsce do dostarczenia, więc nie ma tutaj zbyt dużo. I jeszcze raz, i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Uda się, czy się nie uda? I udało się. 18 000 jeszcze zostało paliwka, więc rzucam to oczywiście do silosu. Oczywiście dość sporo tego paliwa na pewno dziś zmagazynuję, ale muszę, jakby to powiedzieć, za chwilkę na pewno tankować maszyny. Ja myślę, że na pewno będę musiał sporo tankować kombajny. Jak one tutaj zaczną ostro pracować, tu są spore pola, więc będzie tutaj dużo pracy. No, zaraz zobaczę, ile tutaj zostało. Mam... Ciągle brakuje mi słowa, jakie tutaj... Jest. O, kompost. Dość sporo, zobaczcie, 424 000. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny odcinek na Farmingu 19, na mapę PW Conti. Trzymajcie się ciepło, życzę dużo zdrówka. Pozdrawiam Was, Shadow R. Cześć!